blachy! Handelek, handelek! Mam swetery. Nie, dziękuję. Czy może nas pan przepuścić? O, nie, nie. Nie mam w tym żadnego interesu. No to klops. Ty, rodacy? He? Rodacy? A jakże? No z nieba mi spadacie, Janek jestem, Jaś! Słuchajcie, jest interes. A jaki interes? To nie swetry, można to kupić na ryneczku. Tak się składa, że mam tu pierwsza klasa towary na handel. Kryształy, kremniwa, galanterię skórzaną. No i? Te bisurmany nie chcą ze mną handlować. Ba, nawet zezwolonka dać mi nie chcą. Że niby nieczysty jestem. Ja nieczysty! Ty saraceny jedne. Masz trochę kebabu na wąsach. Złocieńcy wy moi, weźcie no tę torbę, błagam. I przehandlujcie mi to na swetry. A ty to kto, he? Nie umiesz mówić po ludzku, co? Ty, cwane gapy, wcale nie jesteście rodacy. Chcecie mnie wyciąć w czambuł, co? Spokojnie, spokojnie, panie Janie, kochany. Jesteśmy rodacy, jakim kretes. Zaraz to panu udowodnię. Jeżeli rzeczywiście jesteś moim rodakiem, bez problemu wymówisz to słowo. No zobaczymy, czy bez problemu. Jakie to słowo? Konstantynopolitańczykowianeczka. Łatwe. Kon... Stan... Ka. Powtórz no, jeszcze raz. Jeszcze raz. Kon... Ty... No... Po... Li... Tań... Czy... Necz... O matku... Jeszcze raz. On... No... Stój, stój. Nie tak. Jeszcze raz. On... Stan... Ty... No... Bo... Li... Tań... Czy... Ko... Wianeczka. O! Powiedziałem! Konstantynopolitańczykowianeczka. O! Znowu mi wyszło! No, no dobra, dobra. Teraz pies. To samo. No, skoro pan tak mówi, niech będzie. Pan też jest rodak. Oto torba z towarem. Życzę panom powodzenia. Kolega taki widzę, wyszczekany, to powinno się udać. A! Jeszcze jedno. Po drugiej stronie ryneczku zacumowałem łódkę. Mam na niej jeszcze trochę kremów Nivea. Jakbyście tamtędy przechodzili, to śmiało bierzcie. Tylko ktoś mi trap podwędzi. Bisurmany jedne, no. Się zobaczy. To ja tu sobie poczekam, nie? O, lachy! Handelek, handelek! Mam swetery. Nie, dziękuję. O, lachy! Czy ma pan w swojej ofercie swetry? Tylko swetry.
Świetne tureckie w sam raz dla takiego inżyniera jak pan. Mogę zapłacić, co ja tu mam, kryształową salaterką? Oczywiście, proszę. O, widzę ten kiosk z gazetami. Andelek? Poproszę sweter. Poproszę Nivea. Reksiu, chyba musimy oszczędzać te kryształy i kremy, bo tu bardzo tłoczno na tym targu. Handelek. Zobacz, Reksiu, jak się wszyscy na te kebaby żmą. O co panowie tutaj? A zezwolenie na handel jest? Nieładnie, nieładnie. Oj, chyba skończycie w tureckim więzieniu. Oj, chyba jednak wciśniemy restart. No, to kupuję. Zobacz, Reksiu, jak się wszyscy na te kebaby rzucili. No nie da się przejść normalnie. Swetry? Zobacz, Reksiu, to chyba ta łódka, o której mówił nasz rodak. Widzę wypchaną torbę na pokładzie. Bierzemy. Sprzedane. Aha. O, to się nam może przydać. Zobacz, Rekes. No, 10 kremów Nivea. Mam nadzieję, że nam starczy. Aha. Przyjemność. Dzień dobry. Poprosimy Timesa. Proszę. Nie wie pani, czy da się jakoś ominąć ten tłum? Na zapleczu kiosku za skrzynkami jest studzienka kanalizacyjna. Proszę spróbować tamtędy. Może kryształ? To chyba... No to hop! Do ścieku! Rodacy, witam was chlebem i solą. Macie coś dla mnie? A jakże, oto pańskie swetry, panie Janie kochany. No, pierwsza klasa, jest nawet jeden turkusowy. Trochę tylko prześmierdły. A komu to przeszkadza? No, serdeczne dzięki, na rodaka zawsze można liczyć. Uszanowanie. Macie gazetę? No, szlafrochu, mamy gazetę. Mam nadzieję, że to, co z niej wydedukujesz, będzie coś warte. Holmes wziął do ręki gazetę, otworzył ją na pozornie przypadkowej stronie i niemal natychmiast rzekł. No właśnie, tak myślałem. Jak myślałeś? Posłuchajcie, sensacja archeologiczna. Doktor Jones odkrywa w Egipcie piramidy. Wydaje wam się to dziwne, tak? No, raczej... Bo dla was piramidy są oczywiste. Jak to? Dotychczas ich nie było. Dedukuję, że wasze podróże zmieniły bieg historii i doprowadziły do powstania piramid. Zbieżność ich odkrycia z waszym pojawieniem się w naszych czasach nie może być przypadkiem. A czy to przypadkiem nie jest dla nas jakaś wskazówka? No przecież właśnie dedukuję, że jest.
Musicie udać się do Egiptu i bliżej przyjrzeć się temu odkryciu. A wydedukuj proszę na koniec, czy uda nam się w końcu wrócić do domu? Zważywszy na charakter tej historii, dedukuję, że się wam uda. Idąc dalej tym tropem, założę się również, że nieraz spotkacie jeszcze tytułowego kapitana Nemo. No, to odetchnąłem z ulgą. Dziękujemy, Szlafroku, za wlanie nadziei w nasze serca. Pozdrów od nas doktora Watsona. Nie omieszkam.